Nierówna walka AJ'a, zamach na Hajduka, nowa orientacja Zonego, chudy szczur mówi ci jak masz żyć, owca szedł z bomby. Na Cloud MMA ogłosi ostatnio nierówną walkę, gdzie AJ będzie się mierzył z dwoma przeciwnikami, gdzie oczywiście oni nie mają szans. Natomiast jest to spadek formy youtubera, ponieważ ostatnio wrzuca bardzo dobre materiały, a biorąc udział w gali, gdzie promują takie osoby jak Gocha Magical czy Denis Załęcki, no to troszkę niefajnie. Mam nadzieję, że występ tej federacji to taki jednorazowy wybryk. Michał pokazuje, jak za darmo przygotować narzędzia do walki z hajdukowcami. Wydaje mi się, że Piotrek nie znajdzie bardziej optymalnego sposobu. Jeżeli myślałeś, że nic w życiu ci nie wychodzi, to miałeś rację. Artur udowodni ci, że nie umiesz ani oddychać, ani dobrze wysiadać z samochodu. Kolega znany jako fizjoterapeut ostatnio trenduje na TikToku jak na Instagramie. Mimo, że Artur daje bardzo wartościowe materiały, gdzie pokazuje jak ułatwiać sobie życie, niestety część społeczeństwa źle odbiera jego rady i przyjmuje je bardzo ofensywnie. No i przy takich ludziach stwierdzenie ciężko jest lekko żyć niestety będzie się pogłębiało. Zonu na siłkowym vlogu z Andrew Gazdą spytany po siłowni, co będzie jadł na obiad, odpowiedział bardzo kontrowersyjnie. Ja dzisiaj makaron z kurczakiem. A jesz glutenowy czy bezglutenowy? Jem bezglutenowy, ale jem glutenowy. Ja jem bezglutenowy i zajebiście. Zostałem was z jego odpowiedzią, myślę, że wnioski wyciągniecie sami. Owca pokonuje swoje bariery w bieganiu, część ludzi twierdzi, że zszedł on z bomby i została z niego już tylko owieczka. Jego aktualna forma daje bardzo duży popis do dyskusji, na temat jego spadku wypowiadał się już Stalowy Szok, od dawien dawna toczy się dyskusja, czy owca jest naturalny czy nie. Osobiście wydaje mi się, że może być to wszystko zrobione naturalnie, ale czy jest naturalny czy nie, to bez znaczenia, i tak robi we wszystkich sportach świetne wyniki. Jednak fani czekają bardziej na powrót do tych siłowych treningów, ponieważ ta seria z przygotowań do zawodów trójbojowych chyba zrobiła największy show. Z dzisiejszych newsów to było na tyle. Jeżeli uważacie, że coś powinno znaleźć się na moich newsach, to zapraszam na mojego Discorda, gdzie będziecie mogli wrzucić link i ja wtedy sobie sprawdzę dane informacje. Pozdrawiam cieplutko.